Cześć Wam, drodzy widzowie, tutaj Ziggy z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch na północy San Antonio. Mamy dzisiaj już poniedziałek, jest 9 maj. Ten background, który sobie wybrałem celowo. Zafascynował mnie ten obraz, kiedy zobaczyłem anioła. Być może, że to anioł. W każdym razie kobieta, która ma skrzydła. I podnosi tą ciemność do góry, tą brzydką aurę. No i okazuje się, że tam pod tą kołdrą tej ciemnej aury ukryty jest piękny świat. Czy ten świat jest już blisko? Zobaczmy. Ja myślę, że ten świat jest w nas i dlatego chcę dzisiaj na początku porozmawiać o tym, dlaczego jesteś nieszczęśliwy. Wiesz, kiedy o tym rozmawiam, to mam powód, dlatego że wśród moich znajomych, przyjaciół, przyjaciółek, nie wśród wielu, ale wśród części jest takie poczucie, że nie czują się spełnieni. Oni, wiem, że oni bardzo ciężko pracują nad tym, że chcą się zmienić, a jednakowoż czują się nieszczęśliwi. I kiedy nie możesz zrozumieć, dlaczego jesteś taki nieszczęśliwy, taki zdezorientowany, no to odpowiedź może cię zaskoczyć. Ale polećmy przykładami. Nie wiem, masz na przykład profil na Instagramie albo na Facebooku czy na Twitterze i wiesz, masz go ułożony super. Ten profil jest naprawdę perfekcyjny, masz najświeższe zdjęcia, najciekawsze z wybranych ciekawych momentów w twoim życiu. On jest jak żyleta, wiesz, taki, no tam się nie da zarzucić nic, nawet zdjęciom. Krótkie filmiki, najciekawsze momenty twojego szczęścia. No i pokazujesz to. On jest dobrze ułożony, no i żyjesz tam. A jednak czujesz się nieszczęśliwy, bo stwierdzasz, że mimo że życie masz pełne wzlotów i upadków, to ostatnio ludzie cię nie zauważyli na Instagramie. Nie pochwalili twoich ostatnich zdjęć, nie zauważyli twoich najnowszych klipów z twoich czasów i czujesz się sfrustrowany, bo wiesz, byłeś na tych czasach 7 dni, z czego prawie 3 dni poświęciłeś na najlepsze zdjęcia, najlepsze ujęcia. Nawet zrezygnowałeś z kąpieli w oceanie, bo chciałeś mieć dobre zdjęcia. A tutaj wysyłasz je z plaży, poświęcasz na to czas i nie ma zainteresowania? Albo jest takie miałkie, bo ktoś cię przebija innym zdjęciem, bo był na innej plaży? Życie jest pełne wzlotów i upadków. I wiesz, chociaż twierdzimy, że chcemy być szczęśliwi, często gonimy za rzeczami i stylem życia, które tak naprawdę nas jedynie przygnębiają. Czy to jest to, czego chcesz? Tak naprawdę wiesz, kiedy to robisz, zapraszasz nieszczęście do swojego życia, a następnie siedzisz sam albo obok ciebie jest twój partner, ale i tak jesteś sam i cierpisz w takiej dziwnej, pomieszanej ciszy, gdy wszystko wokół ciebie, dla ciebie się wali. I jakoś dziwnie zawsze tobie się to przytrafia. To przydarza się tylko tobie i czujesz, że życie cię naprawdę nienawidzi. Praca cię nienawidzi. I wiesz, wykonałeś już tyle w tej pracy. Mówisz, jakie masz wyniki. Dzielisz się z tym. Ale wszystko cię nienawidzi. Dlaczego ci się to wydarza? Dlaczego pozwalasz sobie tak utknąć i dlaczego wydajesz się sobie, że wykonujesz tak dużo ciężkiej pracy, a jednak pozostajesz nieszczęśliwym? Dlaczego? Wiesz, odpowiedź może cię zaskoczyć. My ludzie jako gatunek lubimy myśleć, że nędza jest wynikiem nie twojego działania, ale zewnętrznych konsekwencji. I większość nędzy w naszym życiu tak naprawdę pochodzi, zgadnij, skąd? Od nas samych. Wiesz, nędza zwraca uwagę.
Wiesz, dlaczego trzymamy się nieszczęścia? Bo to jest wygodne i dość szybkie rozwiązanie. Kiedy czujesz się podle, kiedy sprawy idą źle, lub nawet gdy tak nie jest, ale ty się tak czujesz, to pogrążanie się w takim nieszczęściu może być bardzo przyjemnym uczuciem. Bo niedola sprawia, że inni ci współczują. Oczywiście to jest chwilowe, ale ta chwila sprawia, że czujesz się wyśmienicie, bo ktoś nareszcie ciebie zauważył, współczuje ci. Ta uwaga może być niesamowicie kojąca, dobra dla ciebie, jeśli walczysz lub po prostu się nudzisz. Wiesz, czujemy moc też, gdy widzimy, jak nasze stany emocjonalne wpływają na innych ludzi. Czyli ty czujesz się źle i nagle widzisz kogoś, że on niesie ci pomoc i ty go uzależniasz od siebie. Masz moc. On chce ci pomóc. Czujesz się z tym dobrze. Ale cierpienie również ma sposób na takie odrętwienie. Odrętwienie w nas, w rzeczywistości, naszej codzienności. Tkwimy w tym, jak odrętwiali. Kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, nie mamy nadziei i kiedy tak się dzieje, nie możemy być rozczarowani, no bo i tak jesteśmy nieszczęśliwi. Rzeczy nie bolą aż tak bardzo, bo jeśli już się spodziewamy, że będą do niczego, no to co, nie? Może się to wydawać sprytnym sposobem podejścia do rzeczy, ale tak nie jest, słuchaj, bo wpadasz w pułapkę. To jest toksyczne. I na dłuższą metę prowadzi do nawarstwienia się tych problemów. Kolejny problem, kolejny problem, kolejny problem i nie zauważysz, kiedy nie wyjdziesz z tego, nie możesz z tego wyjść. Bycie nieszczęśliwym i pozostawianie takim nieszczęśliwym to jest bardzo leniwe, wypacza twój światopogląd. Chociaż możesz czuć się nawet mądry i światowy, bo jesteś na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich innych mediach i próbujesz pokazywać siebie, swoje inne oblicze, te szczęśliwe, to tak naprawdę w środku cierpisz. I w rzeczywistości sabotujesz samego siebie. Przedstawiasz siebie jako osobę obciążoną, tragiczną, płytką, która ma już więcej niż wystarczająco tego, co się wokół niej dzieje. Bycie nieszczęśliwym wymaga jednak trochę wysiłku i wielu umiejętności. Musisz grać. I chociaż nie każda szczęśliwa osoba jest taka sama, nieszczęśliwa osoba jest taka sama, wszyscy angażują się w udoskonalony zestaw umiejętności, które pomagają im w utknięciu, w tym smutku, nieszczęściu, a czasem depresji. Czy to jest potrzebne? Powiem ci o 14 takich nawykach naprawdę nieszczęśliwych ludzi. Ten pierwszy to jest krytyczne oko i jeszcze bardziej krytyczny język. To się zdarza tutaj u nas na czacie, w komentarzach. Ja czuję, kiedy te osoby przychodzą z taką uzasadnioną albo nieuzasadnioną krytyką, wiem, że one są nieszczęśliwe. I dlatego ja nie kasuję żadnych komentarzy. Czuję ich nieszczęście. Jeśli kiedykolwiek spędziłeś kilka minut z naprawdę nieszczęśliwą osobą, będziesz wiedział, jak bardzo może być krytyczna. I to jest jeden z takich nawyków. Wpada w tą krytykę, samokrytykę i krytykę i nie potrafi z tego nawyku wyjść. Druga taka obsesja to obsesja na punkcie strat ekonomicznych. Żyjemy w trudnych czasach, to jest fakt. Ale ludzie boją się wszystkiego w tej chwili. Boją się utraty pracy, oszczędności. I tym się usprawiedliwiają, że nie są w tym sami. To są trudne czasy dla wszystkich. Bardziej niepewne niż kiedykolwiek. Istnieje jednak cienka granica między troską i obsesją. Czujesz to? Troska motywuje do działania, do poprawiania losu, a obsesja jest pułapką. Trzecie, praktykowanie celowej nudy. Czy masz takiego przyjaciela, który nigdy nie wydaje się być szczęśliwy, zadowolony z niczego? Ile razy już słyszałeś, jak taka osoba mówi, jak ja jestem znudzony, życie po prostu jest nudne, nie jest ekscytujące. Słyszałeś takich ludzi?
oni wpadli w taką rutynę i ten zastój to jest dla nich pułapka. Poczucie znudzenia ich zniewala i nie mają już, utracili całkowicie podniety. Nie potrafią się podniecić żadnymi nowymi sprawami. Są zirytowani poczuciem, że w ich życiu dzieje się za mało. Często dokonują złych wyborów w wyniku właśnie takiej praktykowania takiej nudy. To jest dla nich pułapka. Czwarte. Negatywna identyfikacja. Wiesz, życie jest ciężkie i istnieją pewne realne i konkretne aspekty, które mogą sprawić, że staniemy się nieszczęśliwi. Na przykład możesz mieć depresję kliniczną. To jest prawdziwy powód, by czuć się nieszczęśliwym. To wykracza daleko poza wszystko, co możesz kontrolować. Jednak ta depresja nie musi się stać tobą, twoją tożsamością. Nieszczęśliwi ludzie biorą negatywne aspekty swojego życia, swoich doświadczeń i czynią z nich całe swoje ja, całą swoją tożsamość. Oni są tylko tym. Nie znajdują w sobie już nic więcej. Jeśli cierpią z powodu lęków takich społecznych, które ktoś im wgrał jako program, stają się osobą taką niespokojną. Jeśli jest ma prawdziwą fobię, staje się fobią. On jest po prostu fobią. To jest wielka pułapka dla takiej osoby. Nie potrafi z tego wyjść. Piąte. Osoby, które zawsze się spodziewają najgorszych intencji. Nieszczęśliwi ludzie zawsze oczekują od innych ludzi najgorszego i robią wszystko, aby ludzie wokół nich czuli to samo. Spotkałeś takich ludzi? Ja już dawno nie. Ale kiedy ja sam byłem w takim stanie, bo wiesz, mogę to mówić, co ci mówię dzisiaj, dlatego że ja to przeszedłem, to wokół mnie wtedy natykałem się tylko na takich ludzi. Wiecznie nieszczęśliwych i przekonanych, że w swoim życiu, na swojej ścieżce spotkają tylko takich samych jak oni. Nieszczęśliwi ludzie zawsze oczekują od ludzi najgorszego i robią wszystko, żeby takich ludzi spotkać. Nie będę cytował dalej, bo zacytowałem to celowo, żebyśmy nie doznawali takich pułapek i zadowalali się szczęściem każdej chwili. Ja dziś postanawiam w drugiej części porannika pokazać wam moje szczęścia drobne. Takie jak mój wyjazd do powiatowego miasteczka, gdzie pojechałem po prostu odpocząć i pospacerować po parku. I pokażę wam piękne rośliny, kawałki ujęcia z tego miasteczka. To jest niezwykle małe i takie zapyziałe miasteczko. Ale ja kocham ten klimat i daje mi to szczęście. Pokażę wam też trochę z mojego otoczenia, bo ja mam kolejny projekt. Chcę zrobić ogrodzony taki bed garden, nowy, tamten, który już mam, który wam pokazywałem z burzy. Będzie razem, to będzie taki kompakt dom, hydroponika, ten ogród, moja weranda, mój zewnętrzny prysznic, to będzie wszystko kompaktowe razem. To mi daje szczęście, zadowolenie, moje projekty. Mam nowy projekt. Więc to wszystko wam chcę pokazać, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Naprawdę szczęście jest w nas, a nie na zewnątrz. Dobra, Ziggy. Koniec tej nudnej gadki do was. Teraz chcę wam pokazać, odsłonić tak jak ten anioł tutaj te ciemne chmury i pokazać wam, że świat się wcale nie zmienia. Po prostu trzeba odsłonić te wszystkie ciemne chmury i spojrzeć, że wokół was, wokół mnie, wokół nas świat jest piękny, jest cudowny i można w nim przeżyć naprawdę cudowne chwile. No to do oglądania. Oglądajmy. I tak mieszkają też ludzie w Teksasie. Małe domki. Jeden lepszy, drugi tańszy, ale założę się, że tu jest więcej miłości niż w tych wielkich osiedlach w centrach miast. Domy w Blanco. O, ten ma na pewno nie wiem, 50 lat na pewno, może więcej. W domu bardzo rozłożysty iglak.
Jak on się tu uchował? To nie jest teren dla tego typu drzew. No ale dał radę. Old 300 come eat barbecue. Czyli, no właśnie, tu byście zjedli teksaskie jedzenie. Tu jeszcze jakieś komercjalne arkady z przystojnym gościem z karabinem. Czyli badziewie dla turystów. Ale chyba nie tylko. Ok. Z tej strony to samo. Welcome to the garden. Witamy w metalowym ogrodzie. Róża, która nigdy nie więdnie. Nawet jak ją przesadzisz, ale kosztuje $190, $200 trzeba powiedzieć. Ok. Różne fantazje, różne napisy. Stara apteka. No, takich aptek tu już prawie nie ma. Tak jak kiedyś w polskich aptekach. Ryż, mysz i powidło. Tam w oddali restauracja i zaręczam, tutaj nie ma turystów. No, po prostu leniwe popołudnie i oni tu przyszli zjeść. Rynek tego miasta, Blanco, w tle budynek rządowy, główne skrzyżowanie, to skrzyżowanie zmierza do Johnson City, ale można do Johnson City pojechać również tędy. Restauracyjny zabytek. Co to jest za samochód? International. No, była taka marka. Złomek. Po prostu złomek. Ale zobaczcie, on jest zarejestrowany jako farm truck, czyli prawdopodobnie jeździ. No i co wy na to? To jest bardzo popularne tutaj w Stanach. Musi być zardzewiały, obskrobany i wtedy jest very, very cool. Schodzę nad rzekę. Nie wiem, ciągnie mnie tu gdzieś żona, bo ja tu nigdy nie byłem. Ale ona gdzieś tu przyjeżdża ze swoją przyjaciółką Ewą. No, jest tu ciekawie. Rzeka Blanco. Tak nazywa się, tak samo jak to miasto. No i rzeka Blanco. Płynie bardzo powoli, bo tu jest tama. Dzikie krzewy. Pachną ładnie, delikatnie, ładnie. To jest gatunek dyniowatych, skłoszy. Nie wiem, jak dokładnie się nazywa. Ale zobaczcie, widzicie, on tam się już zawiązały. Tutaj kwitną. Tu już też są bulwy. I jest ich tu trochę więcej. Jedna dzika lantana, która ma wielobarwne kwiatki. To wygląda jak ogóreczniki, ale to na pewno nie są ogóreczniki, tylko tak mi przypominają. Ale też piękne, dzikie kwiaty. Jest ich tutaj cała łąka. Lawenda. No właśnie, a co to jest to białe? Bardzo podobne. Liście też podobne, ciemniejsze, ale podobne i kwiatki podobne jak lawenda. Kto wie, niech napisze.
No, a te mają mocny zapach mdły. I nie wiem, to chyba rośnie w Polsce, tak mi się wydaje. Syna, jak myślisz? Nie wiem. Ale zapach mi przypomina właśnie, jak ty powiedziałeś? Kudarba? Nie wiem, czy wy to znacie. Powiedzcie sami, może znacie ten krzew. Bardzo mocny i taki mdlący zapach. Piękny teksaski oset. Kwiat. I jego rozeta jeszcze przed zakwitnięciem. I jeszcze mniejsza rozeta. Ale chcę wam pokazać kwiatki szczególne, jednodniowe chyba. Zobaczcie. One wybijają się tak jak w Polsce krokusy, tylko trochę później, wiosną. I są, jest ich mnóstwo, całe łąki. Myśmy się trochę spóźnili, dlatego że jest ich już niewiele tutaj. Te różowe takie, to są już przekwitnięte części tych kwiatów. Śliczne. I one potrafią nawet wyrosnąć na pustyni. Niestety też nie wiem, jak się nazywają. A tam w oddali bambusy. U mnie dzisiaj mokro. Taka mrzawka od rana. Ale jest przyjemnie, nawet ciepło. A spragniona tarantula przyszła do mnie na werandę i poszła do kota do picia i pije. Zobaczcie, tak wygląda tarantula z bliska. Widać, że jest bardzo spragniona, bo nic jej nie rusza. Jest żywa, bo ja ją dotknąłem. Przez chwilę na odwłoku wysunęła kolec. Ale jak jesteś ostrożny, to ona ci nic nie zrobi. Nawet można by ją wziąć na rękę, chociaż ja się nie odważę. No, pije. Jest spragniona. Mamy skorpiony? Ktoś się pytał? Mamy. No ten okaz będzie miał gdzieś 3,5 cm. Trzeba uważać. Ja tutaj brałem takie kawałki drewna. No i tu trzeba mieć wyczuloną ostrożność. No bo niechcący może ci urządlić. Zobaczcie, ten podkulony ogon, to jest to jego żądło. Więc może cię zaatakować. Ale czy to jest tak bardzo popularne? Nie. Ale są. Król Pumpkin. Tak? Pumpkin, jesteś król? No właśnie. Powiedz coś jeszcze do widzów. No powiedz coś do widzów. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję za udzielony wywiad. A jak tam dzisiaj było na dworze z dziewczynami? Biłeś się? Nie? O, nie było dobrze. Odwrócił się ode mnie. Okej. No to do następnego razu, Pumpkin. Likwiduję mój Bed Garden. Mam nowy projekt. Zmotywowała mnie żona. Tego tutaj nie będzie. No muszę te co ładniejsze rośliny przenieść. Ale mam nowy projekt. Tadam. Zmotywowała mnie żona, a tak naprawdę jest też tutaj bardzo blisko hydroponiki. Więc będzie mi wszystko bliżej. Robię tutaj w tej chwili taką podmurówkę pod płot. Ona nie będzie cała podmurowana, ta powierzchnia. Trochę muszę to wyrównać, bo jest upad. No i na tym miejscu będzie bed garden, taki w kształcie litery L. Tutaj będzie krótsze L, a w tamtą stronę aż do hydroponiki będzie dłuższe L. No a tam z tyłu będą krzaki jeżyn i borówki amerykańskie. Jak wam się podoba projekt? No będę zdawał sprawozdanie z tego, jakie są postępy.
płot mam zdobyczny. Trzeba go będzie, jest dobry, trzeba go tylko będzie postawić i pomalować. A co w hydroponice? Ostatnio pokazywałem wam miesiąc temu. Wchodzimy. No jest zielono. Jest zielono. Nie wiem, czy my te sałaty przyjemy. Pewnie będziemy trochę rozdawać. Jest tu dużo. To jest iceberg. To chyba się nazywa sałata lodowa. Ale ja nie będę czekał, aż się zrobi duża głowa taka. Po prostu nie wytrzymamy. Zjemy to i będą następne i następne i następne. Tu są wsadzone takie dwudniowe sałaty. Wypuściły i już są wsadzone. Te mają tydzień mniej niż te, a te z góry będą za chwilę do jedzenia. Natomiast na drugiej konstrukcji trochę młodsze sałaty. One trochę ucierpiały, bo tutaj były te glony, ale już się wybrały, już jest ok. A tu mam, tu już jest bardzo dużo zjedzone. To jest botwina kolorowa. Jest czerwona, była żółta, zielona, trochę buraków. Tutaj zaczynają rosnąć selery naciowe. Ta skrzynka będzie cała opróżniona z tych botwinek i ta skrzynka będzie z selerami naciowymi, a ta skrzynka będzie z botwinami. To są nasze ulubione rośliny. No i tyle z naszej hydroponiki. A jeszcze spóźnione ogórki, bo sąsiad sobie zażyczył, czy ja bym mu nie wyhodował ogórków, no to nasadziłem ogórki szklarniowe, takie wiecie, do zaprawiania. Połowa, a połowa to są takie, jak one się nazywają, chyba sałatowe, czy coś takiego. Takie dłuższe ogórki ciemnozielone. No i znowu trochę nasianych sałat, które jak te zjemy, które pokazywałem, to te pójdą w ich miejsce. No i tak się to po prostu cały czas toczy w kółko. I tak będzie prawdopodobnie do grudnia. To tyle. No i jak wam się podobało moje spotkanie z przyrodą w moim miasteczku powiatowym Blanco. Zamierzam w tym Blanco zrobić więcej filmów. Tam jest dużo ciekawych elementów Blanco. Rzeka, tama, ośrodek wodny, parki, ale też bardzo ciekawe ujęcia kanionów, przyrody, takiej dzikiej przyrody, więc spodziewajcie się, że będzie na ten temat więcej. A tymczasem chciałem już się z wami pożegnać, ale jeszcze chcę podziękować tym, którzy ostatnio wpłacili pieniądze na donacje na Netify. I tutaj mam 6 takich donatorów. Jest Tadeusz, jest Mariola, jest Gabi, jest Antony, jest Terry i jest te... Chyba jest błąd jakiś. Tebzeusz. Może miało być Tezeusz. Ok, bardzo wam dziękuję za donację. Dziękuję wam za komentarze, za lajki. Pamiętajcie, lajkujcie, bo no, wtedy kanał nabiera mocy. Powielajcie filmy, wysyłajcie do innych, linkujcie. Będę wam za to bardzo wdzięczny, bo to napędza mnie do dalszej pracy. Trzymajcie się. Bardzo was kocham. Do następnego poranika. Cześć.